To, co mnie porusza w tym słowie, ale odnoszę się do całej liturgii słowa, zwłaszcza teraz myślę o pierwszym czytaniu, to prostota. Ostatnia niedziela Adwentu i niesamowita prostota. Bóg przyjdzie bardzo prosto, tak bardzo po ludzku. To jest niebywałe, nad tym się musimy ciągle zatrzymywać, zachwycać, żeby, bo nam spowszedniało, nie? Że Jezus cuda robi, że po wodzie chodzi, że się rodzi między nami jak dziecko. A tutaj trzeba mieć ciar na plecach. A Ty, Betlejem Judzkie, najmniejsze jesteś ze wszystkich plemion judzkich. Maryja przychodzi do Elżbiety. Elżbieta, przepraszam za wyrażenie, ale żyje w dziurze zabitej dechami. Ein Karem. A skąd Maryja przychodzi? Według Łukasza idzie tam z Nazaretu. Potem sam Jezus usłyszy z Nazaretu. A może być co dobrego z Nazaretu? Takie zupełnie inne patrzenie niż świat, nie? Papież Franciszek pięknie to zrobił, jak był na polskiej ziemi i opowiadał o Maryi, o Elżbiecie w Częstochowie, że my ludzie sukcesu, a Ewangelia idzie totalnie pod prąd. Nie? Prostota, prostota, wręcz mizernota. Nie? Jezus na tym chce pisać, Bóg na tym chce pisać. To jest niesamowite, że potem idzie do ludzi, do tak zwanych anawim, do ludzi najuboższych z ubogich. I z takimi chce robić bliskość, historię, relacje. To jest niesamowite, że Pan Bóg nie brzydzi się tego, co we mnie małe. Że Pana Boga interesuje to, co we mnie jest najmniejsze. Sam bym to zamiótł pod dywan. Jako człowiek, który pochodzi z gospodarstwa, wiem jedno. Z tego, co małe, rodzi się, potrafi urodzić się to, co wielkie. I może gdzieś tam człowiek myśli o wielkich sprawach, a tymczasem trzeba prostotę znowu wywyższyć. Na oczywiste oczywistości, na fundamenty, na to, co takie niby oczywiste, naprawdę zwrócić uwagę. To jest niesamowite, że Pan Bóg dotyka, że Pana Boga interesuje to, co we mnie najmniejsze, najlichsze. To, co trzeba przewiązać, to, co trzeba podmuchać, przytulić. To jest niesamowite. Jeszcze jedno. Prosta kobieta do prostej kobiety idzie. Myślę, że tego bardzo potrzebujemy. Że kiedy jesteś taki zapomniany, taki wypluty, taki odrzucony, jak to mówi papież Franciszek, takim człowiekiem z peryferii, kiedy masz takie doświadczenie życia lub wręcz żyjesz w takim doświadczeniu życia, to potrzeba wtedy wspólnoty, potrzeba Kościoła, potrzeba spotkać się z ludźmi, którzy mają tak samo jak Ty, żebyś w sobie czegoś nie przegrał, żebyś nie stracił nadziei. To się wszystko tak łatwo mówi. Że potrzeba człowieka, który Cię umocni, że nie jesteś sam nawet w bólu, w tym odrzuceniu, że nie jesteś sam. Jest strasznie ważne, żeby łączyć się w grupy, żeby się zrzeszać, stowarzyszać, żeby się dać zwołać Panu Bogu, stać się Kościołem. I ciągle brzmią mi w uszach słowa ojca Kordiana. Parę tygodni spędził na granicy i patrzył na ludzką biedę, na polsko-białoruskiej granicy. I patrzył na ludzką biedę i powiedział oczywistą rzecz, a mnie wbiło w fotel. Że Pan Bóg rodzi się tam, gdzie jest trudno, gdzie jest prosto. Że Pan Bóg tam się rodzi. Nie w komfortowym, super, fajnym, miłym świecie. Ale Pan Bóg rodzi się tam, gdzie jest po prostu trudno.